Cześć, Maciej Koper, HDTV Polska. Jesteśmy na targach IFA 2019 w Berlinie. No i znaleźliśmy się na stoisku Panasonica, a obok mnie mogę powiedzieć tak, jest to telewizor LCD w każdym aspekcie lepszy od OLEDa, albo mogę powiedzieć, że są to dwa telewizory LCD zamknięte w jednej obudowie i oba twierdzenia będą prawdziwe. Więc co tu się wydarzyło, słuchajcie? No Panasonic zrobił taki prototyp, który nazwał Megacon. Brzmi jak jakaś nowa część Transformersów, przynajmniej dla mnie, a tak naprawdę ma ona symbolizować dwa słowa, mega kontrast. Osiągnięto to w tym telewizorze, bo jest to telewizor w zasadzie 55-calowy, w ten sposób, że wzięto dwie matryce LCD, sklejono je do kupy, no i w tym momencie uzyskaliśmy pomnożony kontrast, tak? Jedna matryca IPS ma 1000, druga 1000 razem mamy 1000, to jest 1000 natywnego kontrastu, czyli tego się kompletnie nie da odróżnić od OLEDa w ciemnym pomieszczeniu. No a jednocześnie mamy wszystkie zalety telewizora LCD, czyli po pierwsze jasność na całym ekranie, nawet jeżeli sobie wyświetlimy całą białą planszę, to będziemy mieli wciąż 1000 nitów. Mamy idealne pokrycie palety barw, bo to jest 99% DCI-a. No i mamy też tą trwałość, która w OLEDach bywa elementem dyskusji. Także czy są jakieś wady tego rozwiązania? Przede wszystkim pobór mocy. Ja tutaj się pocę nie dlatego, że jestem zestresowany przed wami, przed kamerą, ale dlatego, że tutaj dosłownie bije we mnie żar z tego ekranu. I obawiam się, że może być to tym problemem, przez który dosyć długo albo może nigdy nie pojawi się to w zastosowaniach domowych, takie rozwiązanie. No więc czemu się nim zachwycamy? Przede wszystkim dlatego, że jest to super rozwiązanie do domów postprodukcji filmowej. Słuchajcie, takie rozwiązanie Panasonic obecnie ma w 30 calach. Bazują na nim najlepsze monitory studyjne obecnie do korekcji barwnej. No i tutaj widzimy teraz wydanie 55-calowe, więc chyba to, o czym wszyscy filmowcy marzą, żeby tworzyć filmy w końcu na czymś o solidnej wielkości. No i wygląda na to, że to wejdzie za jakiś czas, na tą chwilę jest to prototyp, ale jest to z drugiej strony produkt gotowy, działający, więc czekamy tylko, aż ktoś w końcu zrobi z tego prawdziwy produkt, na którym będą powstawać hollywoodzkie produkcje, bo na tych matrycach, tylko w mniejszym celażu, właśnie takie produkcje powstają. Także rozbudza wyobraźnię, a jednocześnie coś dobrego z tego może wyjść dla branży postprodukcyjnej. Czekamy na ten moment, ja się z wami żegnam, lecimy dalej na stoisko.